Trening czyni mistrza. Potrenujmy więc po mistrzowsku dzielenie pisemne liczb wielocyfrowych. 2292 dzielone przez 4. Widzieliśmy w ostatnim wideo, że sposób, którym się tu posługujemy, ma zastosowanie do dzielenia dowolnie dużych liczb. Wystarczy znać tabliczkę mnożenia do 10 razy 10, albo jeszcze lepiej do 12 razy 12. Przypomnijmy jeszcze sobie, że taki sposób zapisu oznacza to samo, co taki. 2292 dzielone na 4 i dokładnie to samo co ten i ten. Wszystkie te sposoby zapisu oznaczają dokładnie to samo. Tutaj możecie powiedzieć, że wygląda to jak ułamek, jeżeli znacie już ułamki i dokładnie tak jest. Tak zapisujemy ułamki. Tak czy inaczej, w dzieleniu pisemnym będziemy posługiwać się raczej takim zapisem, a w kolejnych filmach poznamy inne sposoby również oznaczające dzielenie. No to dzielimy. 4 mieści się w 2 ile razy. 0 razy. No to poszerzamy zasięg do 22. Ile razy 4 mieści się w 22? 4 razy 5, 20. 4 razy 6, 24. Szóstka to za dużo. Piątka jest ok. Czyli czwórka mieści się w 22 5 razy. 5 razy 4 równa się 20. I już widzę, że zostanie nam tu jakaś reszta. Teraz odejmujemy. 22 odjąć 20 równa się 2. I spisujemy. Te dziewiątkę. W poprzednim wideo widzieliście dokładnie, co to oznacza. To tutaj, to nie piątka. 5 znajdujące się na miejscu setek, to 5setka. Ale w tym wideo zajmiemy się bezpośrednio czynnościami podczas dzielenia pisemnego. A Wy możecie porozmyślać sobie trochę o tym, jakie tu mamy rzeczywiste wartości w zależności od tego, gdzie które cyfry się znajdują. Mam nadzieję, że pod koniec tego filmu procedura dzielenia pisemnego będzie dla Was dziecinnie prosta. No to mamy przepisaną dziewiątkę.

I teraz przepiszemy tę dwójkę. Tu pojawi nam się 12. 4 mieści się w 12, to łatwe. 4 razy 3 to 12. 4 mieści się w 12, 3 razy. 3 razy 4 równa się 12. 12 odjąć 12 równa się 0. Nie mamy reszty, czyli 2292 podzielone przez 4 równa się dokładnie 573. W tych wszystkich rodzajach zapisu możemy napisać to samo. Równa się 573 i tu i 573. Zróbmy kolejne zalanie: 6475 podzielone na 7. 7 mieści się w 6 0 razy. No to musimy się jeszcze trochę rozciągnąć, jeszcze o czwórkę. 7 mieści się w 64. 7 razy 7 to na pewno będzie za mało. 7 razy 9. Równa się 63, całkiem blisko, to pewnie 7 razy 10 będzie za dużo. 7 razy 10 to 70, no za dużo. 9 będzie ok. 7 mieści się w 64 9 razy. 9 razy 7 równa się 63. 64 odjąć 63 równa się, tu będziemy mieli resztę z tego etapu dzielenia. Równa się 1. Zrzucamy siódemkę.

Musimy sobie przypomnieć tabliczkę mnożenia dla siódemki. 5 razy. 7 mieści się w 35. 5 razy. 5 razy 7 to 35. I odejmujemy. I reszta z tego dzielenia to 0. Wszystkie dotychczasowe przykłady nie miały reszty. Albo inaczej mówiąc, miały resztę 0. Zróbmy może jakiś przykład, w którym reszta będzie różna od 0. Zaraz coś wymyślę. Tak naprawdę łatwiej skonstruować zadanie, które ma resztę, niż takie, które nie ma. 1, 7, 3, 5, 0, 9, 2. Dzielone na 3. To będzie zadanie godne największych pożeraczy zadań. Jak to zrobimy, to dzielenie padnie przed nami na kolana. 1 735 092. Dzielone na 3. W sumie to nie jestem pewien, czy będzie tu jakaś reszta, czy nie. W przyszłości w kolejnych filmach pokażę wam, jak zorientować się szybko, czy liczba jest podzielna przez 3 czy nie, czy ma resztę z dzielenia przez 3, czy nie. Albo może zrobimy to od razu. Wystarczy, że dodamy wszystkie cyfry. 1 dodać 7 to 8, 8 dodać 3 to 11, 11 dodać 5 to 16, 16 dodać 9 to 25 25 dodać 2 równa się 27. I z tego wynika, że ta długa liczba. Jest podzielna przez 3, czyli że reszty nie będzie, bo jeżeli dodamy wszystkie cyfry, z których składa się ta liczba, wyszło nam z dodawania 27. Jeszcze raz możemy dodać 2, dodać 7, czyli razem 9 i to 9 jest podzielne przez 3. To znaczy, że nasza długa liczba też jest podzielna przez 3, czyli nie będzie z dzielenia przez 3 żadnej reszty. Ta sztuczka niestety działa tylko dla trójki, dla innych liczb trzeba stosować inne triki. No to w takim razie muszę coś tu zmienić. Może dopiszę tu jedynkę. Teraz na pewno nie podzieli się równo przez 3, bez reszty, bo suma cyfr jest o 1 mniejsza niż była. Było 27, teraz jest 26. Jeżeli znowu dodamy cyfry, to mamy 2 dodać 6 równa się 8, a 8 nie dzieli się przez 3. Zdecydowanie będzie reszta. Chcemy po prostu zobaczyć, co się wtedy stanie. No to lecimy. Trójka mieści się w jedynce 0 razy. Moglibyśmy zapisać tutaj to 0 i pomnożyć razy 3 i potem odjąć, ale według mnie robi się z tymi zerami zbyt duże zamieszanie i spokojnie można zera tu na początku pominąć. No i posuwamy się o jedną cyfrę w prawo. Ile razy trójka mieści się w 17? Sprawdźmy, 3 razy 5 to 15, a 3 razy 6 18, czyli za dużo. Trójka mieści się w 17.

Odejmujemy. 23 odjąć 21 równa się 2. Spisujemy następną cyfrę, piątkę. Ile razy 3 mieści się w 25? No cóż, 3 razy 8 jest dosyć blisko. Razy 9 będzie za dużo. Wpisujemy ósemkę. 8. 8 razy 3 równa się 24. Odejmujemy. 25 odjąć 24 równa się 1. I przyszedł czas na 0. I mamy trójkę do zmieszczenia w dziesiątce. Ile razy? To akurat jest łatwe. 3 razy 3 równa się 9. Bliżej dziesiątki niż 9 już się chyba nie da. 3 razy 3 równa się 9. 10 odjąć 9 równa się 1. I spisujemy kolejną cyfrę. Dziewiątka tutaj. Ile razy 3 mieści się w 19? Bliżej niż 18 już się nie da, czyli szóstka. 6 razy 3 równa się 18. 19 odjąć 18 równa się 1. I prawie już skończyliśmy. Została ostatnia kolumna. Spisujemy jedynkę, mamy 11. Ile razy 3 mieści się w 11? Znowu będzie trójka, bo 3 razy 4 jest 12, czyli za dużo. 3 mieści się w 11, 3 razy. 3 razy 3 równa się 9. Odejmujemy. 11 odjąć 9 równa się 2. I nie mamy już nic więcej do spisania z góry bo jedynka była ostatnią cyfrą z prawej strony i w związku z tym dzielenie możemy uznać za zakończone. No i została nam reszta 2. Po całym tym rozwiązywaniu mamy tu dwójkę, z którą nic już więcej nie możemy zrobić. Odpowiedź jest zatem taka. 1 735 091 podzielone na 3 równa się 578 363 reszta 2. I tę właśnie resztę otrzymaliśmy tu na samym dole. Mam nadzieję, że doceniacie już schemat dzielenia pisemnego i możliwość rozwiązania praktycznie każdego zadania z dzieleniem.